Pani marszałek, Wysoki Sejmie, chcę zwrócić uwagę na jeden obszar tej złożonej ustawy o podatku akcyzowym, przypomnę, a mianowicie w jaki sposób uderzy to w rynek firm zabudowujących auta z silnikami powyżej 2 litrów. W szczególności mam tu na myśli rynek produkcji, sprzedaży kamperów. Jest to w Polsce rozwijająca się branża. Co więcej, ta branża dostała silny impuls rozwojowy właśnie z powodu pandemii. W tej chwili w Europie bite są rekordy sprzedaży. Dla przykładu dane z 2020 roku z Niemiec informują o 70 tysiącach nowych zarejestrowanych aut. Oczywiście ma to bezpośredni związek z zamknięciem hoteli i z tym, że kamper daje dużą możliwość swobodnego podróżowania. Karawaning jest też, daje możliwość kontaktu z naturą. W Polsce natomiast jest to branża, w której utrzymuje się wiele firm, które zaczęły też dynamicznie rosnąć. Duża część, tak jak w sektorze na przykład jachtów, tak w sektorze kamperów, duża część produkcji idzie na eksport. No i tu pojawia się problem, mianowicie uszczelnianie podatku akcyzowego przed faktycznymi przekrętami, a więc na przykład sprowadzaniem aut luksusowych jako towarowych, po czym przerejestrowywaniem ich w Polsce jako auta osobowe, to rzeczywiście jest przekręt. Natomiast czy sprowadzenie do Polski faktycznie vana czy furgonu i następnie przerobienie go na kampera jest jakimkolwiek nadużyciem? W mojej ocenie nie. Karanie ludzi, którzy podejmują działalność gospodarczą polegającą na zabudowie furgonów w auta właśnie umożliwiające podróżowanie, mieszkanie i karanie ich za to akcyzą w wysokości aż 18,6% wartości pojazdu, to zniszczy i zabije tą branżę. To spowoduje bardzo prostą rzecz. Ministerstwo Finansów, patrzę tutaj w kierunku przysłuchujących się urzędników i pana ministra, nie zobaczy z tych pieniędzy ani złotówki. Te auta będą wyjeżdżać z Polski na lawetach i będą rejestrowane w innych krajach. Nie zobaczycie ani pieniędzy z VAT-u, ani pieniędzy z akcyzy. Uderzy to także w rynek najmu aut, ponieważ część tych aut jest produkowanych pod najem. Ludzie, którzy robią to prywatnie, będą kupować auta używane z zagranicy, z gorszymi oczywiście normami środowiskowymi, auta starsze, więc będzie impuls do importowania używanych aut. Część osób, które robi to prywatnie z powodu swojej pasji, poznałem takie osoby będąc na ostatnich targach właśnie branży karawaningowej w Poznaniu, gdzie rozmawiałem z producentami i z pasjonatami, część ludzi będzie zabudowywać auta na dziko, bo nie będzie ich stać na zapłacenie 18% podatku. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tu poruszyć, moim zdaniem bardzo istotna, to jest w ogóle racjonalność tej regulacji. Dlaczego mamy podatek akcyzowy na auta osobowe z silnikiem powyżej 2 litrów? No po to, żeby, jak rozumiem, intencje Ministerstwa Finansów, silniki były mniejsze i była ta emisyjność spalin niższa, tak? Więc jeżeli tak, to zastanówmy się, czy silnik dwulitrowy jest wystarczający dla auta 3,5 w normie do 3,5 tony. Odpowiedź brzmi nie. Cały rynek aut w Europie w tym kierunku pracuje na silnikach pomiędzy 2 a 3 litry. To nie jest przypadek. To wynika po prostu z optymalizacji rachunku ekonomicznego z jednej strony, dostosowywania koncernów motoryzacyjnych do norm środowiskowych unijnych, z drugiej strony tych, którzy dysponują flotą aut, dostosowywania do potrzeb, to znaczy te auta, żeby jeździć bezpiecznie, muszą mieć pewną moc. Podobnie jak auta dostawcze w sektorze do 3,5 tony. Moje pytanie, jeżeli będzie tu ktoś po mnie odpowiadał z ministerstwa. Panie ministrze, dlaczego chcecie zabić rynek produkcji i sprzedaży aut dostawczych czy turystycznych do 3,5 tony z silnikami powyżej 2 litrów? Czy zakładacie, że ktoś będzie jeździł z autem silnikiem 1,5 litrowym? No nie, naprawdę nie. Zwróćmy uwagę na przykład w analogicznych autach, na jakich silnikach jeździ się w Stanach Zjednoczonych. Nie mówię, że to jest pozytywny przykład, być może tam jest przegięcie w drugą stronę. Natomiast to, że my w tej chwili w Europie zabijamy swoją motoryzację i że jeszcze Polska do tego dokłada cegiełkę, to jest niestety dramat.
Ostatnie sekundy swojego wystąpienia zwrócę tylko uwagę, że w Polsce takich aut w zeszłym roku zarejestrowano 1000. W Niemczech dane z 19 roku. W Niemczech 53 tysiące, Francja 23 tysiące, Wielka Brytania 15 tysięcy i tak dalej. To są nasze rynki eksportowe. Nie niszczcie tej branży.